Cześć, witajcie. Dziś spotykamy się z Motorola Moto G 205G. Motorola chce powalczyć w segmencie świetnie wyposażonych smartfonów, których jednak cena nie przekracza 2000 zł. Czy próba podbicia tego segmentu zakończy się sukcesem? No zobaczmy. Moto G 200, jak widzicie, jest telefonem niemałym. Ma ekran o rozmiarze 6,8 cala i do tego swoje waży, trochę ponad 200 gramów. Nie jest to zatem urządzenie dla kogoś, kto poszukuje smartfonu o kompaktowych, zwartych rozmiarach. I od razu zaproponuję to, o czym już wiele razy na tym kanale mówiłem. Jak będziecie zainteresowani zakupem tego smartfona, przejdźcie się do sklepu, weźcie go w rękę, nawet jego atrapę i zobaczcie, przymierzcie się, czy będzie Wam odpowiadać. Jeżeli tak, no to kupicie sobie całkiem ładne, jak widzicie, urządzenie, które nawet trochę się wyróżnia. No i niestety, tak jak widzicie, trochę się też brudzi i trochę się rysuje. To dlatego, że ma obudowę z tworzywa, chociaż wyglądającą jakby była szklana. Smartfon ma na pleckach bardzo ciekawą i wyróżniającą się oprawkę aparatu fotograficznego. Poza tym, że mamy trzy oddzielone od siebie obiektywy, to mamy jeszcze tutaj taką wychodzącą jakby z tylnej ścianki ramkę, która nadaje smartfonowi wyjątkowości i trochę maskuje to, jak bardzo wystają obiektywy aparatów, a wystają naprawdę sporo. A skoro już oglądamy telefon, to popatrzmy. Na górze znajdziemy tylko pojedynczy mikrofon, a na dole USB-C, szufladkę na karty i głośnik. Niestety głośnik jest tylko jeden i nie ma, jak widzicie, mini jacka. Natomiast bardzo stety mamy boczny czytnik linii papilarnych, położony w świetnym miejscu, idealnie trafia pod mój palec, no i działa po prostu mega fajnie, jest naprawdę przezacnym czytnikiem linii papilarnych, chociaż klasycznym, nie takim super nowoczesnym jak podekranowe, ale to dobrze, bo przynajmniej działa tak, jak powinien działać. A skoro już poruszyłem temat zabezpieczeń, no to oczywiście dla porządku dodam, że jest tutaj też rozpoznawanie twarzy oparte o przedni aparat, też działające całkiem sprawnie, całkiem szybko. Jeśli chodzi o jakość wykonania urządzenia, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, bo telefon nie tylko jest ładny, ale i porządnie poskładany w całość, a obudowa jest w miarę praktyczna, bo ma ochronę hydrofobową na poziomie IP52, czyli deszczu się nie boi. Czego zabrakło? No cóż, producent nie serwuje nam żadnej fabrycznej ochrony wyświetlacza. A skoro już zacząłem mówić o ekranie, no to popatrzmy. 6,8 cala, Full HD+, w miarę wąska ramka, chociaż u dołu jest jednak widoczny dość szeroki podbródek, na górze otworek na aparat do selfie, wygląda to całkiem fajnie. No i do tego odświeżanie, 144 Hz, wow! No i czy rzeczywiście takie wow? No cóż, jest to matryca IPS, nie AMOLEDowa. Z przyczyn bliżej mi nieznanych, zapewne ekonomicznych, Motorola poskąpiła temu smartfonowi AMOLEDa, a szkoda, bo wówczas jego specyfikacja byłaby naprawdę mocna i kompletna. Ekran w sumie no nie jest zły, nie jest to najgorsza matryca, daje sobie radę w słoneczne dni, chociaż czuję tu pewien niedosyt, mogłoby być jednak nieco lepiej, nieco jaśniej. Jeżeli chodzi o kąty czytelności, no to cóż, też mogłyby być lepsze. Natomiast kolory, jak sobie podkręcimy, to wyglądają nawet. Nie jest źle. Automatyczna regulacja jasności działa całkiem przyzwoicie, więc w zasadzie na ten ekran specjalnie jakoś strasznie narzekać nie będę, chociaż tak jak powiedziałem, szkoda, że to nie jest AMOLED. Bo gdyby był, to w zasadzie wszystko w tym wyświetlaczu mogłoby być lepsze. I jasność, i kąty czytelności, i kolory, no i przede wszystkim czer, no bo wiadomo, na IPS-ie czerni raczej nie będziecie mieli zbyt głębokiej. Ta tutaj to jest taka, powiedziałbym, szarawa i niekoniecznie atrakcyjna. Oczywiście nie zabrakło ciemnego trybu interfejsu, nie zabrakło też typowych funkcji ochrony wzroku. W zasadzie jest tu wszystko, czego byśmy mogli potrzebować, jeżeli chodzi o regulację wyświetlacza. Jest tu również wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od średniaka kosztującego poniżej 2000, jeżeli chodzi o wydajność. Smartfon bazuje, uwaga, na Snapdragonie 888+, czyli jednym z najmocniejszych nadal procesorów na rynku. Do tego mamy 8 giga RAM-u oraz 128 giga pamięci wewnętrznej. I niestety tej pamięci już nie poszerzymy, bo zabrakło gniazdka na kartę microSD. Szkoda. Nie zabrakło za to ciepełka.
Ten telefon potrafi się całkiem fajnie nagrzać. Przy stres testach 50 stopni pękało bez problemu. Ale, co najważniejsze, throttling, chociaż wyraźnie zauważalny w benchmarkowych wykresach, nie był jakoś szczególnie dokuczliwy przy normalnym użytkowaniu telefonu przy graniu. I w tym przypadku odniosłem wrażenie, że benchmarki jednak troszeczkę przeginają i trochę za mocno obciążają ten telefon, bo przy zwyczajnym użytkowaniu, czy przy grach, czy przy nagrywaniu w 8K, które też tutaj mamy, nie nagrzewał się aż tak bardzo i tak jak powiedziałem, throttling w zasadzie jest niewyczuwalny, dopóki nie spojrzymy na wykresy, bo na wykresach to akurat dobrze i wyraźnie go zobaczymy. No ale jaka jest wydajność tego urządzenia? No po prostu bardzo wysoka. To jest naprawdę mocna propozycja dla kogoś, kto nie chce wydać za dużo, a chce mieć smartfon, na którym bez problemu odpali nawet najbardziej obciążające gry. Gardłem, tak jak powiedziałem, będzie tutaj pamięć wewnętrzna, no bo 128 to w tej chwili jest moim skromnym zdaniem już absolutne minimum, szczególnie w telefonie średniej klasy, ale na szczęście stosowany przez Motorola interfejs MyUX jest lekką nakładką i pozbawioną śmieciowych aplikacji, także sam z siebie system za wiele tej pamięci Wam nie pożre. Smartfon można pochwalić za płynne działanie, za kulturę pracy. Moto G200 nie ma talentu do nadgorliwego ubijania aplikacji chodzących w tle, także jeżeli chodzi o wydajność, w zasadzie złego słowa powiedzieć tutaj nie można. Złego słowa nie powiem również pod adresem wspomnianego już interfejsu MyUX. To gratka dla wszystkich, którzy lubią w zasadzie czystego Androida, bo tak naprawdę to jest niemalże czysty Android. Motorola dodaje tutaj od siebie własną aplikację fotograficzną i zestaw paru ulepszeń, które jednak nie są jakoś nadmiernie eksponowane, ale są praktyczne. Wspomnę chociażby o kultowym geście włączania latarki. No to jest po prostu sztos i to powinno się znajdować w każdym smartfonie jako standardowe wyposażenie. Oczywiście poza tym jakże praktycznym gestem Motorola dodaje jeszcze parę innych ulepszeń, chociażby możliwość personalizacji. Możemy sobie zmienić kształt ikonek, czcionki, czy tam kolorystykę interfejsu. Mamy tu jeszcze też oczywiście kilka takich typowych gestów, typu wybudzanie telefonu poprzez uniesienie, czy wyciszanie dzwonka poprzez obrócenie telefonu ekranem w dół. Jest oczywiście szybki zrzut ekranu na 3 palce, a także wygodny gest pozwalający podzielić ekran pomiędzy 2 aplikacje w zasadzie jednym ruchem. Mamy tutaj też coś na kształt Always on Display. No nie ma AMOLED-a, więc nie dało się tu zastosować klasycznego rozwiązania tego typu, ale jednak telefon jest w stanie wyświetlać jakieś tam powiadomienia na ekranie oraz zegar, także można uznać, że prawie Always on Display tutaj jest. Producent dodał tutaj również jeszcze narzędzie dla graczy, pozwalające skupić się w pełni na grze, ograniczające powiadomienia i tak dalej. Natomiast, co bardzo pochwalam, Motorola w kompi preinstalowanych aplikacji. I świetnie, bo po prostu pobieramy to, czego naprawdę potrzebujemy, a nie musimy użerać się z usuwaniem niepotrzebnych śmieci proponowanych przez producenta przy pierwszej konfiguracji telefonu. Interfejs Motorola niezmiennie oceniam naprawdę wysoko i zdecydowanie pozytywnie. Na koniec opowieści o interfejsie dodam jeszcze, że oczywiście mamy tutaj funkcję Ready For, pozwalającą zmienić smartfon w coś na kształt komputera po podpięciu ekranu zewnętrznego i klawiaturki czy tam myszki. Osobiście nie do końca jestem fanem tego rozwiązania, ale jeśli kiedyś zdarzy się, że będziecie potrzebowali czegoś na kształt komputera, będziecie mieli przy sobie tylko telefon i jakiś tam monitor, to wiedzcie, że z tym smartfonem da się to zrobić i w dodatku bezprzewodowo. A skoro już mówimy o bezprzewodowości, o łączności, no to kilka słów na ten temat. Oczywiście jest 5G i nawet działa. Telefon bardzo fajnie radzi sobie z wyszukiwaniem zasięgu i z utrzymywaniem go. Tutaj absolutnie żadnych problemów nie dostrzegłem. Nie dostrzegłem również problemów w działaniu GPS-u. Bluetooth, Wi-Fi, także wszystko tutaj mieściło się w normie i żadnych niepokojących objawów nie widziałem. Natomiast jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no to cóż, jest po prostu przeciętna. Jeżeli chodzi o głośnik słuchawkowy, ten stosowany do rozmów, nie ma na co narzekać, jest ok, jest dosyć czysto, jest wystarczająco głośno, nie ma żadnych przebarwień dźwięku, żadnych zniekształceń, a głośnik zewnętrzny, no cóż, do słuchania muzyki to raczej on się nie nadaje, ale w trybie głośnomówiącym da się pogadać, chociaż tutaj już przydałaby się ciutkę większa moc. Głośnik gra w miarę czysto i robi wszystko, co może uczynić pojedynczy głośnik, by zapewnić w miarę poprawny odsłuch, no ale niestety cudów nie ma. Byłyby 2 głośniki, byłoby znacznie lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o komfort rozmów w trybie głośnomówiącym. Akumulator? No niespodzianka. Jest tutaj typowy dla Motorola akumulator o pojemności 5000 mAh.
Taki akumulator w zasadzie znajdziemy w większości smartfonów z tym logo, ale to bardzo dobrze, bo bateria rzeczywiście daje radę i widać, że tutaj producent przyłożył się do optymalizacji systemu. Jakkolwiek bym tego smartfona nie używał, używałem go dosyć długo i nie powiem, że bez przyjemności, to akumulator bezproblemowo wytrzymywał 2 dni pracy. Czy to mocno obciążyłem telefon, czy troszeczkę mniej. 2 dni pracy były takim typowym czasem, po którym musiałem niestety sięgnąć po ładowarkę, a ładowarkę dostajemy w komplecie. Tyle, że niestety nie najmocniejszą, bo 33-watową. Napełnia ona akumulator Moto G200 w nieco ponad godzinę. No, tu mogłoby być, prawdę mówiąc, trochę lepiej, ale w sumie źle też nie jest. Zabrakło ładowania indukcyjnego, no ale umówmy się, że przy tej cenie to też nie wymagam cudów i jest to element, bez którego akurat póki co jeszcze swobodnie można się obejść. Nie można się natomiast obecnie obejść bez wysokiej klasy aparatów fotograficznych. Zestaw Moto G200 zapowiada się naprawdę zacnie, bo główną rolę odgrywa tutaj matryca 108 megapikseli. Czyli powinno być super. Do tego mamy też całkiem niezły aparat szerokokątny, 13-megapikselowy o polu widzenia 120 stopni. No i trzeci aparat, którego w zasadzie mogłoby nie być, bo to jest 2 do rozmywania tła. Co prawda interfejs aparatu w Moto G200 wygląda tak, jakby ten trzeci to miał być aparat do makro, no ale niestety jest inaczej. Makro robi tutaj aparat szerokokątny. Powiem szczerze, że robiąc zdjęcia Moto G200 poczułem pewien niedosyt. Spodziewałem się, że będzie super, że będzie bombowa, a jest, tak powiedziałbym, przeciętnie. Zdjęcia wykonywane w dzień wychodzą dosyć poprawnie, chociaż kolory mogłyby być trochę intensywniejsze, a balans bieli przesunięty nieco w stronę cieplejszych barw, bo zauważyłem, że ten telefon ma tendencję do ochładzania całej kolorystyki. Odwzorowanie detali też nie jest tak perfekcyjne, jakiego spodziewałbym się po 108-megapikselowej matrycy, ale powiedzmy, że jest w miarę przyzwoicie. Po zmroku już niestety jest zauważalnie gorzej, chociaż tryb nocny trochę tutaj stara się ratować sytuację. Niemniej moim zdaniem Moto G200 nieco odstaje od niektórych konkurentów ze swej półki cenowej. Wydając niecałe 2000 na telefon, myślę, że znajdziecie już coś, co robi lepsze zdjęcia. Jeżeli chodzi o aparat szerokokątny, w dzień może być, a po zmroku to w ogóle sobie go odpuśćcie. No i ten trzeci aparat, no cóż, no robi swoje, odcinanie portretów jest w miarę poprawne. W oprogramowaniu znajdziecie jeszcze bajer, który się nazywa kolor spotowy. Możecie sobie podkreślić tylko jeden z wybranych kolorów na zdjęciu, tu również pewnie ten dodatkowy aparacik ma jakiś w tym swój udział. Zdjęcia makro też w sumie wychodzą całkiem dobrze, aczkolwiek tutaj musicie się trochę napracować nad celowaniem, bo autofokus nie zawsze trafi tam, gdzie oczekujecie, żeby trafił. Czasem trzeba wykonać 2-3 próby, żeby zdjęcie wyszło tak, jak chcemy. Jeżeli chodzi o filmowanie, no tak jak wspomniałem, jest zacnie, bo można nawet nagrywać w 8K w 24 klatkach na sekundę. Można, tylko po co? 4K również mamy, nawet w 60 klatkach. I mamy też oczywiście całkiem dobrą płynność obrazu, wyrazistość. A jeżeli chodzi o odwzorowanie barw, no to też tak jak w przypadku zdjęć, kolorki mogłyby być nieco bardziej podkręcone i trochę ocieplone. Niestety w żadnym z aparatów nie mamy optycznej stabilizacji. I o ile przy zdjęciach to jeszcze jakoś sobie z nią poradzimy, o tyle przy wideo czasem no już by się chyba przydała. Szczególnie, że mamy tutaj możliwość zapisu w 8K, przy którym wszelkie drgania obrazu no już zaczynają nas dosyć intensywnie kłuć w oczy. Nie ukuje nas za to w oczy interfejs fotograficzny. Jest całkiem w porządeczku. Prosty, przejrzysty, chociaż ja chciałbym mieć też jakiś wpływ na kolejność trybów w zasobniku, bo ja bym sobie je może poukładał inaczej niż producent wymyślił. No i zapomniałbym prawie o selfiakach, ale to dlatego, że nie zrobiły na mnie zupełnie żadnego wrażenia. Są poprawne i tyle. Szału nie będzie. 16-megowy aparat, powiedzmy, że całkiem przyzwoicie daje sobie radę, tylko nie przesadzajcie z upiększaniem, bo po przekroczeniu pewnego poziomu to upiększanie wychodzi już nieco sztucznie. Kosztująca 1999 zł Motorola Moto G200 to fajny telefon, aczkolwiek we mnie pozostawiający pewien niedosyt. Przede wszystkim płynie on z braku AMOLEDowego ekranu, który, jak już powiedziałem na wstępie, świetnie dopełniłby tą całkiem zasną specyfikację. Telefon oferuje naprawdę wysoką wydajność, aczkolwiek miejsca w pamięci niektórym użytkownikom może okazać się niestety za mało.
W roli narzędzia komunikacji ta motka sprawuje się bez zarzutu, ma bardzo dobry czytnik linii papilarnych, ma dosyć fajnie wyglądającą, dosyć oryginalną stylizację obudowy, która wcale niekoniecznie musiałaby być ze szkła, bo ta plastikowa wygląda też bardzo zacnie, tylko niestety bardzo zacnie, jak widzicie, zbiera ślady paluchów i zarysowania. Z braków, no to cóż, wspomniane już gniazdko na kartę microSD, wspomniany już mini jack, bez ładowania indukcyjnego da się żyć, ale z kolei producent mógłby dokładać jakąś fabryczną folię na ekran, która chroniłaby wyświetlacz przynajmniej w początkowej fazie użytkowania smartfonu. Bateria jest super. No trochę szkoda, że ładowanie tylko 33-watowe, tylko no trochę narzekam. Nie jest źle, ale też mogłoby być tutaj odrobinkę jeszcze lepiej. Odrobinkę lepiej mogłoby być też w kwestii fotografii, no bo cóż, powiedzmy, że jest średni poziom, jak na telefon ze średniej półki to nie jest źle, ale no cóż, ten dopisek 108 megapikseli tutaj trochę, myślę, może rozbudzić oczekiwania potencjalnych nabywców i potem może być jakieś tam przykre rozczarowanie. No nie jest źle, ale rewelacyjnie też nie jest. Nie jest to najlepiej fotografujący średniak. Muszę też jeszcze przypomnieć Wam o rozmiarze tego urządzenia. 68 cala, 200 gramów. Zatem bierzcie też pod uwagę wymiary, rozważając zakup tego telefonu. A kiedy warto rozważać zakup tej Motorola? Przede wszystkim wtedy, kiedy oczekujecie od smartfonu, by był przede wszystkim narzędziem łączności i by oferował płynną, niezakłóconą pracę, by miał wysoką kulturę tej pracy. To tutaj dostaniecie. Czasem, owszem, robi się za ciepło, ale to tylko wtedy, kiedy zapędzicie ten smartfon do naprawdę wytężonej roboty. Przeważnie tego wzrostu temperatury w jakiś szczególnie dokuczliwy sposób raczej nie odczujecie. Motorola Moto G200 z całą pewnością nie jest smartfonem, którego zakup zdecydowanie bym odradzał, ale oczywiście zastanawiając się nad nim, bierzcie pod uwagę te, powiedzmy, braki czy niedociągnięcia, które wymieniłem w tym filmie. Ja osobiście wolałbym dopłacić do tego smartfonu 200, 300, może nawet 400 zł, żeby dostać lepszy wyświetlacz, szybsze ładowanie i jednak lepiej dopracowany aparat fotograficzny. A teraz, no cóż, pora odłożyć motkę do pudełeczka i zaprosić Was na kolejne produkcje. Do zobaczenia. Cześć.